Sławomir Ryszard Nowak rusza na podbój Ukrainy. Kilka dni temu zyskaliśmy informację, że został on obywatelem Ukrainy i ma tam budować autostrady z ramienia UKAWDOR-u jako jego prezes. Nasz minister były transportu, budownictwa i gospodarki morskiej z lat 2011-2013 ma rozbudowywać sieć dróg na Ukrainie, w tym autostrad. Jest on także bohaterem słynnej afery zegarkowej w naszym kraju, w której zataił, że ma w swojej kolekcji zegarek za ponad 15 tysięcy złotych. Czy realia ukraińskie... Wiesz co, powiem tak. Zegarek był za 15 tysięcy, więc ja bym go postawił pana Sławomira Ryszarda Nowaka. Patrzyłem na Wikipedii polskiej, jest już wersja zukrainizowana, także jest już, prawda, Sławomir... za wschodni, prawda, za Buga, że tak powiem. Kazimierz lubi to. I powiem tak, według mnie Sławek by pasował na taką twarz branży zegarmistrzowskiej, według mnie. No, ale ma takie podejście, wiesz, że potrafi chyba zrobić drogi na tej Ukrainie. Ma podejście takie... Pasuje się w kulturę, mi się wydaje. Oglądałeś 13 posterunek? Oglądałem. Arniego pamiętasz? No. To był Piotr Zelt, pamiętasz? Tak, tak. On reklamuje zegarki. Ja sądzę, że taka, wiesz, tylko przypakowany taki, prawda, pan Nowak... Zegarek na jednej, na drugiej, prawda? Taki napięty i za nim taka wielka budowa, takie wielkie buldożery, koparki, prawda? Te od wylewania asfaltu, okruszywa. I taki, wiesz. Pomożecie? Pomożemy. Oczywiście, także według mnie jest szansa, żeby to zbudowali, aczkolwiek tu chodzi o fundusze. W Polsce się udało za między innymi jego właśnie ministeriatudy, że tak powiem, kiedy on był, prawda, ministrem transportu, ale według mnie to tylko dlatego, że wtedy był największy boom budowlany na euro, i wtedy było bardzo dużo środków i właśnie na euro dodatkowych i ogólnie z Unii. Także nie wiem, czy po prostu to się uda ten boom polski przesadzić na ukraiński grunt, tylko tego, że to po prostu jest za wschodnią granicą. Znaczy warunki są przede wszystkim ciężkie. Tam jest specyficzna sytuacja, raz, że polityczna, dwa, kulturowa. Będzie ciężko mu cokolwiek zrobić z tymi drogami. No nie ukrywajmy, finanse Ukrainy są w opłakanym stanie. Ale ja za niego trzymam kciuki, kibicuję, dlaczego by nie? Może będziemy postrzegani na Ukrainie jako budowniczy dróg. Także jest ryzyko. Ryzyko jest takie, prawda, groźba, ale taka pozytywna, że nie dość, że uda nam się stworzyć klasę średnią na Białorusi, to jeszcze uda nam się stworzyć nowoczesną sieć transportową, infrastrukturalną na Ukrainie. Co dalej? Czyżby powrót do pierwszej Rzeczypospolitej? Jeśli byłaby taka trójka narodów, bo prawda, Księstwo Litewskie to Białoruś, Kozacy to prawda Ukraina, Korona to prawda Polska, to na równych prawach zrobić jak najbardziej. W sumie, my autostrady mamy, magistrale na Białorusi są, tylko Ukraina. Przysypiące się Unii Europejskiej. No, i co? I na Moskwę. Mamy alternatywę. Oczywiście.